Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest trener Mateusz Konefał, szkoleniowiec Astro Energy Warta Gorzów. Witam serdecznie. Dzień dobry. Trenerze, Pana zespół w trzeciej lidze, można powiedzieć, w pierwszych 7-6 kolejkach wystartował najlepiej z poprzednich sezonów, bo wcześniej te początki były słabsze. Z czego to wynika? Można to jakoś skomentować? Wydaje mi się, że z podejścia do początku właśnie sezonu. Jak sobie przypomnę poprzedni rok, poprzedni sezon, to można powiedzieć, że ja dawałem tak jakby zespołowi takie 5 meczy takiego buforu. Próbowałem wdrażać jakieś nowe rzeczy, chciałem też zobaczyć, jaki będzie feedback, czy nam się to uda, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie. Faktycznie te pierwsze 5 meczy nie było takich, nie były to udane występy w naszym wykonaniu. I później jak się okazywało, jak właśnie siadaliśmy do jakiejś głębszej analizy, no to braliśmy pod uwagę ten słaby początek, że ta nerwówka w końcowych meczach sezonu bierze się też poniekąd z tego słabego startu. I tak w tym roku podeszliśmy do sprawy, no, że nie będziemy tak jakby poświęcać pierwszych 5 kolejek na jakieś dawanie sobie jeszcze odpowiedzi na jakieś pytania. Tylko po prostu od pierwszej kolejki będziemy chcieli zaczynać kolekcjonować już te punkty, aby właśnie wiosną nie mieć takich, można powiedzieć, rund jak w poprzednich latach. No bo 7 pierwszych meczów, jedna porażka zaledwie, to musiało zwrócić uwagę, prawda? No tak, byliśmy zadowoleni. Nasze apetyty też, można powiedzieć, się bardzo mocno tak rozkręciły. Faktycznie po tych 6-7 meczach, ja pamiętam też nawet rozmowy z zawodnikami, ich zachowanie, ich to buduje coś takiego, prawda? Tak, było widać u nich bardzo dużą pewność siebie i naprawdę na tamten moment pamiętam, że celowaliśmy w wyższe rejony tabeli, rozmawialiśmy gdzieś tam o pierwszej ósemce, że taki byłby nasz cel. Natomiast później przyszły takie dosyć dwa mocne gongi, bym to nazwał, czyli porażka dotkliwa na Oporowskiej we Wrocławiu 5-0, później przyjechał Pniówek do nas, też nas poprawił 3-1. Tak naprawdę to nas troszeczkę też może nie wybiło z rytmu, ale sprowadziło tak jakby też na ziemię, aby mimo wszystko koncentrować się na każdym najbliższym meczu, a nie wybiegać jakoś myślami w przód. Trenerze, po 12 meczach macie idealny bilans, 4-4-4. 4 zwycięstwa, 4 remisy, 4 porażki. Dobry bilans, uważam, niezły, o tak, ale pan pewnie powie, że mogło być jeszcze lepiej, prawda? Każdy trener tak powie, prawda? No ja tak powiem panu, że jadąc tutaj do studia, do pana też tak właśnie zastanawiałem się, analizowałem też tą całą sytuację. I powiem panu, że nie, że tak właśnie patrząc, okej, można by było mówić, że gdzieś tam coś, że gdzieś tam tak, można było lepiej, ale też za chwilę, no mówię, w piłce i w przyrodzie suma nieszczęść i szczęść równa się zero i wydaje mi się, że tutaj też było kilka takich spotkań, gdzie to mogło potoczyć się też w drugą stronę. Tak, tak, także patrząc na to obiektywnie i sprawiedliwie, to przyjmujemy ten wynik tak jakby normalnie. Trenerze, ale ciągle utrzymuje się taka tendencja, że macie więcej zwycięstw na wyjeździe w tej chwili. No, 3 zwycięstwa, licząc oczywiście zwycięstwo ze Stilonem, które było też u was, na waszym obiekcie. Z czego to wynika? Dalej się nie czujecie u siebie na olimpijskiej? Czy... Nie, już mówiłem ostatnio, jak tutaj się spotkaliśmy, że nie będę szukał, nie szukałem wytłumaczeń w tym funkcjonowaniu naszym. Ale 3 wygrane jako gość, a tu 1 wygrana. Tak, wydaje mi się, że to jest spowodowane tym, że nasz sposób grania, nasz styl grania, nasze też możliwości, nasz potencjał dużo łatwiej nam tak jakby wychodzi w meczach wyjazdowych, a w meczach u siebie, gdy faktycznie trzeba przejąć tą rolę dominatora, tego takiego faworyta, żeby narzucić swój styl grania, żeby pofunkcjonować troszeczkę w ataku pozycyjnym, żeby te fazy budowania, otwarcia, one były na bardzo dobrym poziomie. Tutaj mamy jeszcze sporo deficytów i wydaje mi się, że pod tym kątem musimy pracować. Jeżeli te rzeczy poprawimy, rozmawiamy dużo o tym, staramy się wdrażać te rzeczy w proces treningowy, ale nie są to łatwe sprawy, które tak można powiedzieć za pstryknięciem palca jesteśmy w stanie zmienić. To jest taki dłuższy proces i mam nadzieję, że poprzez też wymianę teraz zawodników, którzy do nas doszli, kilku wartościowych, jakościowych zawodników do nas dołączyło, mam nadzieję, że w okresie jeszcze zimowym będziemy w stanie na tyle poprawić te elementy, o których powiedziałem, że te wyniki w meczach
jako gospodarz w meczach domowych po prostu poprawimy. To znaczy, derby rządzą się swoimi prawami, prawda? I wasz przykład jest charakterystyczny. Przegrywacie z Lechią 1-3, tydzień później na tym samym obiekcie wygrywacie ze Stilonem 2-0 i w opinii tych, którzy ten mecz oglądali, byliście po prostu lepsi i zasłużenie wygraliście. Jak to się wytłumaczyć? No, przygotowanie do tego meczu ze Stilonem tak naprawdę rozpoczęło się już po właśnie tym feralnym meczu. To był szczególny mecz dla was? Z Zieloną Górą. No, wydaje mi się, że tak, że mimo tak, wszystko nie można od tego uciekać. Tego się, tak, dokładnie. Wiadomo, że te spotkania powodują jakieś tam większe napięcie i ta taką ekscytację większą. Natomiast mówię, no, te przygotowania do tego meczu ze Stilonem zaczęliśmy od razu już po meczu z Zieloną Górą, gdzie byliśmy bardzo mocno rozczarowani, bo też tam nie graliśmy słabego meczu. Szczególnie do przerwy. Do przerwy prowadziliśmy, można powiedzieć, że graliśmy na swoich warunkach. Tak chcieliśmy ten mecz poprowadzić. Wszystko nam się układało, natomiast no, w 12 minut rozwaliliśmy po juniorsku sobie to spotkanie. I tak naprawdę całe przygotowania do meczu ze Stilonem, też już mogę dzisiaj zdradzić, że było dużo mniej analizy tak jakby przeciwnika, skupienia się na przeciwniku, a bardziej rozmawialiśmy o nas, o sobie, że po prostu jakkolwiek byśmy przeanalizowali przeciwnika, jakbyśmy się do niego dostosowali, to jeżeli będziemy popełniać tak kardynalne błędy, tak nieodpowiedzialne rzeczy, jakie stały się w przeciągu 12 minut z Lechią Zielona Góra, to każdy przeciwnik po prostu będzie nas karał w tej lidze i będziemy mecze przegrywać, także tak do tego meczu podeszliśmy. No i rezultat był w meczu ze Stilonem. To znaczy, że niezłe wyniki, spokojna gra, to jest budowanie atmosfery. To taki spokój dla trenera również jakiś? Większy? Oczywiście. Wyniki to jest tak jakby naturalne. Wszystko wtedy naturalnie przychodzi. Wiadomo, że jak jest no nie fajnie, przegrywa się, ta atmosfera jest gęsta, no to próbują wtedy trenerzy, próbuje się w zespołach różnego rodzaju jakichś sztuczek integracyjnych, poprawiających atmosferę. Natomiast w mojej opinii zawsze ja jako gdzieś tam funkcjonujący zawodnik czy trener, zawsze to dla mnie było takie sztuczne. Ja osobiście wewnątrz siebie zawsze miałem dużo takiej złości piłkarskiej, sportowej, że wolałem, jak jest źle, no to wolałem to przyjmować na klatę i spoglądałem w lustro i mówiłem, nie no, nie będę się teraz czarował, tutaj bawił się w berka. A nie mówić, że nie jest źle, tak, tylko przychodził na kręgle i się klepał po plecach, no tylko nie muszę zrobić wszystko, żeby ten wynik poprawić, nie? Ale jak wyniki są dobre, to tak naprawdę wszystko naturalnie wychodzi, ta szatnia żyje wtedy swoim życiem, w autokarze też jest zawsze wesoło w meczach wyjazdowych, więc można powiedzieć, że tam wtedy takie 70% wtedy się wytwarza tej atmosfery, a moja rola wtedy tak naprawdę odsuwa się mocno, mocno w cień. To znaczy, bo zakładając, że do końca rundy będziecie nieźle punktować, to zapowiada wam się no, spokojna zima. Poprzednie te zimy były dość trudne, prawda? To też wartość jakaś, prawda? Żeby w zimie spokojnie, będąc zespołem ze środka tabeli, a nie trzęsącym się o byt, spokojnie pracować, prawda? Oczywiście, taki jest nasz cel i tak jak tutaj rozmawialiśmy, że faktycznie ten początek mieliśmy dobry, później troszeczkę to wyhamowało, zaczęliśmy być nieregularni. Natomiast jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji wyjściowej, że mamy 16 punktów, tak naprawdę 2 punkty tylko brakują nam do tego, aby zrównać się wynikiem z poprzedniej rundy. A jeszcze parę meczów. A jeszcze mamy 4 czy 5 spotkań, bo tam też chyba wisi widmo rozegrania meczu tak, awansem. 25 listopada. Nie wiem, czy to będzie realne, patrząc na aurę. Dla mnie to jest dziwne, no ale dobra. Tak, wydaje mi się, że to więcej szkód wyrządzi o tej porze, będzie więcej przypadku, aniż piłki nożnej. Dokładnie. No natomiast no, będziemy przygotowani na każdą ewentualność, ale wracając do tematu, tak, chcemy jeszcze poprzez te 4-5 spotkań jak największą zdobycz punktową uzyskać, aby naprawdę tę zimę zbliżającą się poświęcić na spokojne przygotowania, na takie chłodne też, chłodną ocenę tej jesieni i chłodne tak jakby przygotowanie się do wiosny, która jeżeli będziemy mieli więcej punktów, no to powinna być spokojniejsza niż w ostatnich sezonach. Trenerze, klub to nie tylko pierwsza drużyna, ale też druga. No, rezerwy wasze by startowały w czwartej lidze i bilans mają taki sam jak wy. 4-4-4 i spokojne miejsce w środku tabeli, a zaczęło się dość trudno. To widać, że praca szkoleniowa w klubie idzie w dobrym kierunku, prawda?
Też mi się tak wydaje. Też tak uważam, że no, poczyniliśmy bardzo duże starania. Tak naprawdę od mojego przyjścia ten zespół rezerw był takim moim też oczkiem, można powiedzieć, w głowie i bardzo, bardzo mocno też chciałem wyprowadzić ten zespół na taki dobry poziom, aby właśnie przygotować też tak jakby to miejsce dla chłopaków wiodących teraz z rocznika 2.7, 2.8, 2.6. Takich chłopców tam staramy się wprowadzać, oczywiście przy mądrej gdzieś tam też pomocy zawodników z pierwszego zespołu. Ale uważam tak, że idziemy w dobrym kierunku. Uważam, że jako Warta Gorzów powinniśmy to podtrzymywać. Mam nadzieję, że uda się ten stan rzeczy i taki model funkcjonowania utrzymać jak najdłużej, bo widzę z tego same korzyści. Chociażby teraz 5 kolejek temu dołączył do nas Mateusz Kaczorowski z rocznika 2.7 i on był regularnie przygotowywany poprzez pierwsze 7-8 właśnie spotkań w zespole rezerw. Nadszedł taki moment, gdzie ja chodziłem na mecze i faktycznie ten chłopak zaczął się wyróżniać. Dostał szansę w pierwszym zespole, jadąc na Raków Częstochowa, wykorzystał ją i tak naprawdę jest z nami do dzisiaj. Jest pierwszym, można powiedzieć, podstawowym młodzieżowcem, 16-letni chłopak, także to też pokazuje, jak do tego podchodzimy, jaki to ma sens. Takie okienko do dalszej kariery, prawda? Mam nadzieję. Trenerze, jak by pan ocenił lubuskie zespoły trzecioligowe? Jak to w pana ocenie wygląda do tej pory? Ktoś pana oczarował? Ktoś pana zawiódł? No tak, mogę tak się wypowiadać na temat trzech zespołów, z którymi zagrałem. Ale obserwuje pan wyniki innych, prawda? Tak, bo jeszcze mam przed sobą mecz z Gubinem. Z Gubinem, tak, u siebie. No tak jakby zaczynając od początku, pierwszy zespół, z którym zagraliśmy, była Odra Bytom-Odrzański. Faktycznie tam chyba w trzeciej czy w czwartej kolejce graliśmy z nimi. Remis był, prawda? Tak, remis był, ale z naprawdę mocnym wskazaniem na nas, bo też nie strzeliśmy karnego, mieliśmy bardzo dużo sytuacji strzeleckich. No i tak naprawdę widzę po tym zespole, że też tak jakby pierwsze kolejki tego sezonu, można powiedzieć, płacili takie frycowe, jeszcze widać było dużo u nich zachowań takich czwartoligowych. Ja zawsze o tym wspominam, że ta czwarta liga nas tak mocno usypia, tutaj nie daje takich wymagań, jakie daje trzecia liga i faktycznie te automatyzmy, te rzeczy, na które trzeba bardzo mocno zwracać uwagę w trzeciej lidze, one są gdzieś zapominane, zaniedbywane na poziomie czwartej ligi, no i potem faktycznie ten początek sezonu jest takim zderzeniem, jeżeli się też odpowiednio do tego nie przygotuję, a widziałem, że kadra, można powiedzieć, ok, ona została wzmocniona, natomiast i tak większość zawodników została tych z czwartej ligi, więc ci zawodnicy też potrzebowali czasu, aby przestawić się na te trzecioligowe granie. Widzę po wynikach, teraz po funkcjonowaniu przede wszystkim, że ta Odra zaczyna być coraz bardziej dojrzałym zespołem. No, później mieliśmy Lechię Zielona Góra, ja cały czas uważam, że jest to najlepszy nasz lubuski zespół. Ta systematyka, ta konsekwencja pracy, współpracy Andrzeja Sawickiego, Maćka Murawskiego, widać, że tutaj to, co zrobili, zmienili kilka lat temu, to po prostu cały czas procentuje, oni to fajnie potrafią udoskonalić. Andrzej też się śmiał, że powiedział przed sezonem, że jest to najmocniejsza Lechia w historii. Tak, łapią go za słowa i teraz od razu go wszyscy podłapali, jak tam się pojawiło kilka gorszych momentów. Tak? Ale natomiast dzisiaj patrzymy na tabelę, jest to zespół na trzecim, czwartym miejscu z meczem zaległym, także faktycznie zespół szczołówki i bardzo fajnie funkcjonujący w tej lidze. Zespół Stilonu, szok tak naprawdę, szok, jeśli chodzi o mnie, o początek, bo tak jak też poznałem się z trenerem Męglęskim, mieliśmy kilka takich możliwości, rozmowy, jak przyjechał tutaj, wiadomo, że funkcjonowaliśmy na tej olimpijskiej, więc się mijaliśmy, rozmawialiśmy i naprawdę wiele rzeczy jest nielogicznych w piłce nożnej i tutaj naprawdę i zawodnicy chwalili trenera i trener wykonywał, uważam, bardzo, bardzo dużą pracę, bardzo mocno się zaangażował w ten projekt. Niestety wyników raz, że nie było, wyniki były po prostu katastrofalne i naprawdę czysto ludzki żal, że tak to się potoczyło, jeśli chodzi o tego człowieka,
człowieka, o tych zawodników, o ten zespół, o ten cały projekt. Tak? Także tak, tak na to patrzę. Jeśli chodzi o Gubin, bardzo duża rotacja, chyba tam co roku jest bardzo podobnie i to chyba nie pomaga w takiej stabilizacji, właśnie w takim funkcjonowaniu, aby mimo wszystko być w czołówce czy w środku tej tabeli. Chociaż teraz ostatnie wyniki też pokazują, że to zgranie coraz jest na lepszym poziomie, także też jestem ciekawy, jak się zaprezentują w meczu z nami. Z wami, to w listopada, początku listopada, tak, prawda? Tak. Trenerze, i tak na koniec, czego panu, ilu panu punktów panu jesienią jeszcze życzyć? Ile bym pan sobie życzył? Tak jak powiedziałem wcześniej, już ile się da? Miałem moment w tej rundzie, że wybiegałem myślą w przyszłość, zaczynałem patrzeć na miejsca wyżej i to po prostu się nie opłaciło. Także na ten moment koncentrujmy się na każdym najbliższym meczu, a chciałbym po prostu jak najwięcej uzbierać, żeby tą barierę 20 punktów wzwyż przekroczyć. Trenerze, i tego panu, i Warcie Gorzów życzymy i spokojnej oczywiście zimy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.